Wracamy do studia Poranka Wnet. Przy telefonie Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka 24. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Mamy nową propozycję Unii Europejskiej, Fit for 55. To chyba od tego celu emisji dwutlenku węgla do atmosfery, która ma się zmniejszyć właśnie o 55% względem roku 1990 dla całej wspólnoty. Jedni mówią za mało, zbyt konserwatywnie, to mówią oczywiście politycy partii zielonych na przestrzeni całej Unii Europejskiej. Inni mówią ekoterroryzm, to z kolei politycy raczej konserwatywni, za który zapłacimy wszyscy. Co jest rewolucyjnego w tej nowej propozycji Komisji Europejskiej, która wczoraj została nam przedstawiona? Można bez cienia przesady powiedzieć, że wszystko, bowiem te 13 inicjatyw ustawodawczych, które wczoraj przedłożyła Komisja Europejska, tak naprawdę przeformatują życie gospodarcze każdego Europejczyka, każdego mieszkańca Unii Europejskiej. Te 13 inicjatyw to między innymi pomysł nałożenia cła węglowego na towary produkowane poza Unią Europejską, czyli w krajach, które mogą mniej rygorystycznie podchodzić do polityk klimatycznych. To też między innymi zakaz rejestrowania nowych samochodów z napędem spalinowym już od 2035 roku. A to po kolei. Będziemy się, panie redaktorze, zatrzymywać na każdym punkcie. Cło węglowe. Do tej pory tak było, że wiele gałęzi przemysłu, które zostały obłożone ograniczeniami czy wymaganiami w ramach polityki klimatycznej Unii Europejskiej, wynosiło się albo na bliski, albo na daleki wschód. Dajmy na to produkcja stali. Stali to jest coraz droższa, coraz bardziej brakuje na nie tylko europejskim rynku. Jest wytapiana albo w Wietnamie, albo na Ukrainie. I trafia na rynek europejski. Teraz jak to będzie wyglądać? Będzie cło, ta stal importowana będzie droższa, będzie w związku z tym jeszcze droższa dla konsumentów. Jakie będą konsekwencje tego typu ruchów? No tak, to ta ucieczka przemysłu stalowego była jednym z przykładów nieskuteczności dotychczasowej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która wypychała emisje poza granice Unii, co globalnie nie przekładało się na efekt redukcji. Natomiast teraz właśnie dzięki mechanizmowi CBAM, czyli mechanizmowi obłożenia towarów spoza Unii Europejskiej cłem węglowym, taka sytuacja ma uchronić przemysł, który obecnie działa w Unii Europejskiej, przed ucieczką do krajów, gdzie te regulacje klimatyczno-środowiskowe są mniejsze. Co to będzie oznaczać? To przede wszystkim będzie oznaczać ciężar fiskalny nakładany na import określonych produktów, który to ciężar ma kompensować unijnym producentom nierównowagę konkurencyjną wynikającą właśnie z tego, że na przykład na Ukrainie czy w Chinach pewne rzeczy można produkować znacznie taniej bez danych regulacji środowiskowych. No, a co to znaczy dla rynku wewnętrznego? No, to będzie znaczyło to, że ceny niektórych produktów mogą wzrosnąć. To, że trudniej będzie znaleźć konkurencyjne zamienniki danych produktów, jeżeli takie nie będą pochodzić z państw, jakie przykładają wagę do sprawy klimatycznej. To ma być też właśnie środek pośredniego nacisku na takie kraje jak Indie, Chiny czy Stany Zjednoczone, żeby te zaczęły intensyfikować swoje działania na rzecz chociażby właśnie redukcji emisji i obniżenia ciężaru środowiskowego swojej gospodarki. Ale to jest jeden z tych mechanizmów, które dotkną tak naprawdę każdego Europejczyka, które odbiją się finansowo w portfelu każdego z nas. No i też jest to dosyć kontrowersyjne z punktu widzenia polityki międzynarodowej. Wiadomo, że mechanizm ten budzi napięcie chociażby w relacjach Unia-Stany Zjednoczone. Kolejny punkt, transport. Jak Komisja Europejska chce teraz regulować czy ograniczać emisje w transporcie? Transport też czeka prawdziwa rewolucja, jeżeli chodzi o mechanizmy emisyjne, chociażby dlatego, że przede wszystkim od 2035 roku w Unii Europejskiej nie będzie można rejestrować samochodów, które są napędzane napędem spalinowym. Nie będzie można kupić i zarejestrować diesla czy samochodu benzynowego. Będą dopuszczone tylko do ruchu samochody o napędzie zeroemisyjnym, czyli na przykład samochody elektryczne
lub też czyli te klasyczne bateryjne samochody elektryczne, lub też samochody wodorowe. To wszystko ma zostać wsparte, jeżeli chodzi o infrastrukturę, budową ładowarek w drogach szybkiego ruchu. Natomiast to jest tylko część tych nowych regulacji. Inna dotyczy chociażby zaprojektowania systemu handlu emisjami dla transportu drogowego, a także umorzenia darmowych pozwoleń na emisję dla transportu lotniczego i obłożenia systemem handlu emisjami transportu morskiego. To może się przełożyć na to, że na przykład kończy się era tanich lotów, czyli nie będziemy już w stanie znajdować za kilkadziesiąt, czy nawet czasami kilkanaście złotych biletów lotniczych, za pomocą których będziemy sobie podróżować po Europie. To ma też oczywiście znaczenie, jeżeli chodzi o sektor handlowy, gdyż większość towarów przewożona jest drogą morską i tutaj nacisk na armatorów, na floty handlowe będzie też dosyć intensywny, między innymi właśnie ze względu na obłożenie ich systemem handlu emisjami oraz ze względu na to, iż będzie tam promowane użycie paliw ekologicznych, paliw o mniejszym ciężarze środowiskowym. Warto tutaj tylko przypomnieć w toku naszej dyskusji, że to są na razie jeszcze propozycje. One będą dyskutowane na forum państw Unii Europejskiej. Nie jest to ostateczny kształt regulacji i w ciągu najbliższych miesięcy dużo tutaj będzie zmieniane. To wyciągamy przed nawias i to jakby mniej więcej, mam nadzieję, wszyscy wiemy, są propozycje, to nie wejdzie od jutra w życie, nie będzie od pojutrze realizowane. Natomiast to też oddaje stan ducha i kierunek myślenia w Komisji Europejskiej, więc opisujmy, panie redaktorze, dalej. Budownictwo, kolejny segment, który ma dotknąć, czy na który ma wpłynąć nowa polityka ekologiczna Komisji Europejskiej. Budownictwo również ma zostać objęte systemem handlu emisjami, takim specjalnym, nowym systemem, który zostanie powołany właśnie po to, żeby wciągnąć w niego zarówno budownictwo, jak i transport drogowy. Natomiast te środki, które będą pochodzić ze zysków, ze sprzedaży, z pozwoleń na emisję w tym zakresie, mają być transferowane na potrzeby walki z ubóstwem energetycznym. Budownictwo publiczne, budownictwo, czyli budynki, które znajdują się we władzy sektora publicznego, są jeszcze dociążone koniecznością energooszczędności, to znaczy 3% z wszystkich budynków, które są w Europie budynkami publicznymi, ma być corocznie modernizowanych właśnie pod kątem zwiększenia ich efektywności energetycznej. To znaczy Unia Europejska chce zawęzić ilość konsumowanej energii i ma to za zadanie zrobić między innymi właśnie przez szeroki program zwiększenia efektywności energetycznej budynków, przez termomodernizację. Więc to będzie kierunek, który też będzie wiodący, jeżeli chodzi o sektor publiczny i budynki z będące właśnie pod władzą tego sektora. Jeszcze nie wiem, czy pan redaktor przeczytał całe te dokumenty, one liczą pewnie kilkaset, a może w całości z aneksami pewnie i kilka tysięcy stron, więc nie wiem, czy wszystkie szczegóły znamy propozycji Komisji Europejskiej, która potem oczywiście będzie procedowana i na forum ciał unijnych i oczywiście na forum państw członkowskich Unii Europejskiej. Na ile to jest tak, że tego typu nowe przepisy dotkną takie proste, jednorodzinne domy, ktoś ma dom pod Białymstokiem albo pod Krakowem, mieszka sobie w nim i co się dla niego zmieni? Nie będzie mógł palić w kominku, czy jak ma piec na pelet, będzie musiał go wymienić albo płacić opłacać prawo do emisji za każde włączenie tego pieca na pelet? Jak to będzie w praktyce mogło wyglądać, panie redaktorze? W praktyce z perspektywy polskiej będzie to wyglądać przede wszystkim tak, że nasze rachunki za energię elektryczną i za takie rzeczy jak ciepło będą gwałtownie rosły. To znaczy my jesteśmy krajem, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o swój miks energetyczny w Europie, bo mamy największy udział węgla w miksie energetycznym, a wszystkie te polityki, które zostały wczoraj zaprojektowane, mają jeden wspólny mianownik w postaci dążenia do eliminowania paliw kopalnych z miksu, dążenia do wypierania zarówno przemysłu, jak i energetyki opartej na spalaniu paliw kopalnych. I my tutaj mamy ogromny problem, jeżeli chodzi o w ogóle transformację sektora energetycznego i teraz ten problem się powiększył z racji dodatkowej presji i bardzo ambitnej polityki, jaka została wczoraj zaprojektowana. Już niektórzy mówią, że zbyt ambitnej i że
godzącej już w siłę gospodarczą Unii Europejskiej, w zamożność jej społeczeństwa. Unia Europejska zdaje się to dostrzegać, stąd też jednym z naczelnych celów tego pakietu Fit for 55 jest walka z ubóstwem energetycznym. Mamy tutaj propozycję chociażby społecznego funduszu klimatycznego, czyli takiego instrumentu finansowego, który będzie dysponował budżetem ponad 70 miliardów euro, który ma zostać przeznaczony na walkę z nierównościami tworzonymi przez transformację energetyczną, na wsparcie chociażby właśnie gospodarstw domowych w tym procesie. Natomiast już teraz myślę, że można powiedzieć, że to jest za mało, że to jest wystarczająca kwota, która może zaspokoić potrzeby unijnych gospodarstw domowych, nawet też polskich, chociaż Polska jest tutaj stawiana jako największy beneficjent tego systemu i mamy dostać z tej puli ponad 70 miliardów, aż 13 miliardów euro. Natomiast no, to nie odzwierciedla pełnej puli kosztów, jakie poniesie nasze społeczeństwo właśnie wchodząc na tory tej transformacji energetycznej. Sam cel, ale też wrócę przyświeca do tych takich konkretów najprostszych, bo no, przez wiele lat mówiono, węgiel z tego ogrzewania i w domach jednorodzinnych będzie wypierany. Nawet te piece, które jeszcze lat temu 3 były preferowane, czy 4 były reklamowane, żeby kopciuchy wymieniać na piece 5. generacji, na ekogroszek. To wszystko teraz jest nieaktualne. Na przykład, czy pelet się ostania? Ktoś zainwestował w tego typu ogrzewanie albo kupił nowy piec gazowy, bo właśnie robił termomodernizację swojego domu, czy za 15 lat będzie musiał ten piec złomować i przechodzić na zupełnie inne, nie wiem, pompy ciepła albo jeszcze inne zeroemisyjne źródła ciepła, często niekompatybilne ze starym budownictwem. Tak naprawdę to będzie ustalane właśnie w toku negocjacji, które będą trwały teraz między państwami członkowskimi. To jest też zasadzone na mechanizmie, który został przedstawiony w pakiecie, czyli Effort Sharing Regulation. I to jest mechanizm, który ma uwzględniać zarówno siłę gospodarczą poszczególnych państw członkowskich, bo mamy tutaj brane pod uwagę przelicznik PKB per capita jako jeden z wyznaczników potencjału w zakresie transformacji energetycznej oraz punkt startowy danego kraju, jeżeli chodzi o właśnie cele na rok 2030. I w oparciu o te dwa wskaźniki każdy kraj ma mieć indywidualne cele w zakresie redukcji emisji, każdy kraj ma mieć indywidualną ścieżkę, jeżeli chodzi o to, co się będzie działo w najbliższej dekadzie. To jest takie uchylenie drzwi dla takich państw jak Polska, które no, nie zrobiły zbyt dużo w ostatnich 30 latach, żeby nie powiedzieć, nie zrobiły nic, żeby przygotować się na te wyzwania, jakie stawia nam Unia Europejska. I tutaj jest przestrzeń do pewnej negocjacji w zakresie tego, co możemy zrobić, co jesteśmy w stanie gospodarczo i społecznie udźwignąć, no w taki sposób, żeby nie doszło do przekroczenia pewnego punktu krytycznego, po którym opór społeczny względem nowych regulacji klimatycznych może wzrosnąć do niepokojących rozmiarów, czyli do sytuacji, w której w społeczeństwie powstanie grupa mogąca blokować lub stopować transformację w kierunku niskoemisyjności. Myślę, że ani Unia Europejska, ani Komisja, ani każde z państw członkowskich nie chce takiej sytuacji. Zdajemy sobie sprawę, że jest to droga konieczna do przebycia, natomiast chodzi też o to, żeby ona była przebyta sprawiedliwie, żeby tutaj nie doszło do załamania, jeżeli chodzi o poziom życia, jeżeli chodzi o dobrobyt, żeby udało się trzymać linię wzrostu, jeżeli chodzi o jeszcze stan. Będzie ten moment na ocenę, ale chciałbym dopytać się, no, chyba najbardziej istotny element, żeby on nam nie uciekł z tych 13 obszarów działania, energetyka. Jak ma wyglądać energetyka wedle Komisji Europejskiej? Czy gaz już też jest passé, czy atom też jest już passé, czy jeszcze mogą być obecne w naszej energetyce? Jeżeli chodzi o energetykę, mamy tutaj podstawowy cel w zakresie udziału źródeł odnawialnych w zużyciu energii, czyli 40% w 2030 roku i to jest cel dla wszystkich państw Unii Europejskiej. Natomiast no, jeżeli chodzi o neutralność technologiczną, bo tutaj o to się rozbija, jeżeli chodzi o transformację energetyczną pod kątem rozmaitych źródeł energii, to tutaj nie mamy już wskazanego gazu jako akceptowalnego paliwa transformacji energetycznej. Natomiast te szczegóły dotyczące tego, jak Unia Europejska będzie podchodzić do poszczególnych technologii, czyli na przykład do energetyki jądrowej czy energetyki gazowej, one będą doprecyzowane na gruncie tak zwanej taksonomii, czyli pakietu
aktów delegowanych, które mają właśnie wyodrębnić te technologie, które są uznane za zrównoważone środowiskowo, które mogą być przedmiotem finansowania ze środków europejskich, ze środków publicznych w ramach Unii Europejskiej. To będzie kluczowy akt, który, czy może zestaw aktów, które zadecydują o tym, jak się będzie można transformować energetycznie, korzystnie i sprawnie w ramach Unii Europejskiej. Na to jeszcze czekamy. Według przecieków z Joint Research Center, czyli wspólnego centrum badawczego, będącego dyrekcją generalną pracującą przy Komisji Europejskiej, energetyka jądrowa ma spełnić kryteria między innymi do no significant harm, czyli nie wyrządzania żadnej istotnej szkody, a to jest kryterium, które pozwala zakwalifikować atom jako technologię zrównoważoną środowiskowo. A nam z perspektywy polskiej przede wszystkim o ten atom chodzi, gdyż nad Wisłą rozpoczyna się bardzo intensywna faza wyścigu o polski projekt jądrowy, w której biorą udział Amerykanie, Francuzi i Koreańczycy. Więc dla nas regulacje unijne dotyczące budowy jednostek jądrowych są szczególnie istotne, zwłaszcza w tej fazie transformacji, zwłaszcza też z punktu widzenia modelu naszej transformacji, która uwzględnia atom jako bardzo mocną podstawę naszego miksu i to jest technologia, bez której tak naprawdę nie uda nam się osiągnąć przewidzianych ścieżek redukcji emisji gazów cieplarnianych. To już na koniec czysta publicystyka, panie redaktorze. Czy to ma sens wszystko, biorąc pod uwagę plany budowy nowych bloków węglowych w Chinach, Indiach, na Dalekim Wschodzie? Czy to wszystko w myśl walki z globalnym ociepleniem ma ręce i nogi? Pytanie o sens to tak naprawdę dwa pytania. Po pierwsze o cel, który przyświeca tym politykom, jak i o możliwości wykonalności. Jeżeli chodzi o cel, cel jest jak najbardziej słuszny i tutaj Unia Europejska jako lider w walki z globalnym ociepleniem, z emisjami gazów cieplarnianych już pokazała, że może zapędzić do tego wyścigu inne gospodarki, bo podobne rozwiązania jak w Unii są wdrażane w tym momencie chociażby w Chinach, które po pierwsze budują znacznie więcej źródeł odnawialnych niż Unia Europejska i Stany Zjednoczone razem wzięte. Po drugie zapowiedziały już neutralność klimatyczną, a po trzecie w tym momencie wdrażają swój własny system handlu emisjami. Więc to nie jest tak, że Chiny nic nie robią, jeżeli chodzi o klimat. Oczywiście otwierają swoje elektrownie węglowe, tak jak zapowiedziały, bo chcą ciąć emisje dopiero po 2030 roku, tak żeby zdyskontować się, jeżeli chodzi o ten budżet węglowy, który w tym momencie posiadają. Natomiast jeżeli chodzi o wykonalność, no tutaj już otwierają się pewne wątpliwości, pewne pytania, mianowicie czy nas na to stać, czy nas stać na to jako społeczeństwo, czy to nie będzie zbyt duże uderzenie w Europejczyków, czy te mechanizmy kompensacyjne będą skuteczne, czy nie znajdzie się tutaj szereg dróg wiodących do obejścia regulacji, jakie są w pakiecie Fit for 55. To są pytania, które w tym momencie przygotowywane odpowiedzi, bo można powiedzieć, że każda z tych inicjatyw ustawodawczych zaproponowana przez Komisję Europejską będzie oprotestowana przez jakiś z państw członkowskich. Wiemy już na przykład, że Francja niespecjalnie przychylnie patrzy na regulacje dotyczące samochodów. Myślę, że podobne zdanie mogą mieć Niemcy. Wiemy, że Polska z kolei dosyć nieprzychylnie patrzy na regulacje związane z budownictwem. Więc będzie tutaj na pewno intensywna dyskusja, debata, no i to, co się ostanie z tych celów, z tych propozycji, zobaczymy za kilkanaście miesięcy. Powiedział Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka 24. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. I do zobaczenia, do usłyszenia. My do tego pakietu nie raz, nie dwa będziemy wracać, żeby go opisać, aż przegadaliśmy piosenkę. Miał zagrać DAP, ale to zagra w kolejnym poranku albo w jeszcze kolejnym, ale jednego, nie tylko jednego, ale tego jednego w dzisiejszym poranku przegadać nie możemy. Czas na studio olimpijskie.